Do zdarzenia doszło około godziny 10.30, może 10.34 na Krajowej Dwójce w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego. W zderzeniu udział brały dwa samochody, bus dostawczy oraz Volkswagen Passat. W Volkswagenie Passacie jechały dwie osoby, kobieta z dzieckiem. W busie kierowała jedna osoba, mężczyzna. Dostaliśmy zgłoszenie około godziny 10.34, po około 5 minutach dotarliśmy na miejsce. Po rozpoznaniu zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia i przystąpiliśmy do ewakuacji osoby poszkodowanej, którą była kobieta uwięziona w Passacie. Dziecko oraz kierujący busem wcześniej zostali zabrani już przez karetkę pogotowia do szpitala. Natomiast kobietę musieliśmy ewakuować, wyciągnąć z samochodu, ponieważ była zakleszczona w samochodzie. Działania były dosyć utrudnione, ponieważ tutaj było zderzenie prawdopodobnie czołowe, dosyć mocno zniszczone samochody zostały i była konieczność użycia sprzętu hydraulicznego, żeby uzyskać dostęp do osoby poszkodowanej.